Hej, dziś jeden z przepisów na grilla. Być może niektórzy z Was są na wakacjach, trafili na pogodę, bo u nas to różnie bywa i być może skorzystacie z tego przepisu. Ja wybrałam moje ulubione warzywa, różne kolorowe papryki, które kroję tam w niedbałą kostkę. Rzuciłam się również na cukinię oraz pieczarki. Przekładam wszystko do miski. Będę używała przyprawy do szaszłyków z firmy Appetita. Zalewam wszystko odrobiną oleju i dość obficie posypuję przyprawami. Nie żałuję, bo one są naprawdę dobre i niegroźne, także możecie tego nie żałować. Wszystko sobie mieszamy, odstawiamy na chwilę, aby się przygryzło. W międzyczasie na plan wjeżdża nasz ogórek, z którego wyciągam miąższ ze środka. Ścieram go na tarce. I teraz w akcję przychodzi jogurt grecki, do którego przekładamy ogórka, doprawiamy solą, pieprzem, czosnkiem granulowanym, może być również świeży. Mieszamy i odstawiamy do lodówki. W tym czasie grillujemy nasze warzywa w sposób domowy lub turystycznie. Gdy nasze warzywa się grillują, jeszcze posypuję tą przyprawą. I voilà, gotowe. Możecie zrobić z tego również szaszłyki. Też będzie fajne i świetnie, ładnie wyglądało. Bardzo dobre, smaczne i zdrowe. Ja znikam. Hej!